Siadaj. No, dobra, ja tak będę, wiesz, nie będę tak cały, tylko będę tak obok. Biała czekolada, kokos. Celu tu przybyła dzisiaj uśmiechnięta postać. Cześć, hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gość specjalny tutaj obok jest Marcinek. I mamy dla was specjalny odcinek, bo będziemy rozpakowywać paczkę z KFD. Jeśli ktoś nie wie, Marcin, co to jest KFD? Co to jest KFD? Pierwsze ciężkie pytanie. No co, no, sprzedają odżywki i tak dalej, nie? No, to będzie taki haul z zdrową żywnością, z odżywkami białkowymi, z takimi obiadkami i tego typu rzeczami. W sumie nie pamiętam, co zamówiliśmy, bo zamówienie robiliśmy jakieś 3 tygodnie temu? Dwa, trzy tygodnie temu, a tydzień temu paczka przyszła, ale paczka tutaj grzecznie czekała w drugim pokoju na oficjalne otwarcie, żebyśmy razem z wami to otworzyli i razem z wami będziemy próbować niektóre produkty. Więc ja się cieszę. Niektóre, nie wszystkie, bo nie będziemy wszystkiego otwierać na raz. Tutaj mamy już szejki przygotowane, więc będziemy to razem robić. Marcin, oddaję ci, proszę, pokaż może paczkę, jest ogromna. Waży swoje, ile ona ważyła? 17,5 kilo, widzicie KFD i KFD wysyła do Anglii. Do całej Unii chyba wysyła. Tak, a ile wysyłka kosztowała? To jest w zależności od kwoty zamówienia. Aha. To jest zamówienie za chyba 600 zł. I ile nas wysyłka? 20 zł. 20 zł wysyłka do Wielkiej Brytanii, więc w Polsce, spoko, naprawdę. W Polsce za darmo, ale... No w Polsce za darmo, jeśli takie... Poniżej 500 chyba jest 40 zł, a powyżej 1000 za darmo. Ale ogólnie do Anglii zazwyczaj na przykład pocztą polską w ogóle się nie opłaca nic wysyłać, więc nie lubię. Bo to się nie opłaca. A taką paczkę warto sobie raz na jakiś czas zrobić. Plus my odżywki lubimy, nie? No. Mamy taki swój. Ostatnio mi bicek spadł trochę. Specjalny lunchik do pracy z odżywkami właśnie, żeby to sobie pakować. A że ciężko dostarczyć białko. O! Zamówiliśmy shaker? Nie, nie zamówiliśmy. Dostaliśmy shaker za darmo. Tak, ale jak za darmo to jest. Bonus. Fajne. No, tak więc mamy całą paczkę, dostaliśmy shakera kolejnego. Pokażę wam, jak to w środku wygląda. Wszystko ładnie tutaj poukładane, nic się nie zniszczyło. Co by miało się zniszczyć? Co się miało zniszczyć? Proszki sam. Proszki. Tak to wygląda w środku. Troszkę tego jest. Ile mówiłeś kilo? 17,5 kilo. 17,5 kg białka. Nie, nieprawda. Tutaj nie ma tylko białka. No to zaczynamy. Dobra. Tak. Ty pierwszy. Dobra, no nie, no masz. Będę ci podała. Rurka z krem. Białko WPC, rurka z kremem, nasze jedno z ulubionych smaków. Polecamy serdecznie. Jeśli nie próbowaliście, koniecznie musicie wypróbować. I jak my je robimy? 40 gramów białka, no, i 300 ml mleka. Na porcję 30 gramów białka na 200, chyba 250 ml mleka, ale my zawsze dajemy sobie 40 gramów na 300 ml. Bo ogólnie białko, nawet takiej zwykłej diecie, ciężko dostarczyć. Więc my troszeczkę sobie pomagamy, a przy okazji, jeśli chcecie ograniczyć słodkości i słodycza, to bardzo przyjemne, łatwe sprawy. Spożyteczne. Tak, przyjemne, spożyteczne. To bardzo łatwe sprawy i rzeczywiście można... To jest najlepsze. Myślisz? Solony karmel? Tak. Solony karmel jeden. To jest twój ulubiony? Ja bym powiedziała, że kokos. Nie, to jest mój ulubiony. Solony kokos karmel. Jest taki trochę... Solony karmel, rurka z kremem. Czekoladowego nie polecamy, czekoladowy nie, jest beznadziejna. Słaby. I czekoladowego nie kupujcie, bo to w ogóle obok czekolady nie stało. I dalej masz jajeczkę dalej, ja tutaj będę dostawać z jej boku. No nie, myślę, że lecisz tak po kolei. No dobra. O, ja bardzo lubię kokos. Dobry kokos jest świetny. Jogurtu naturalnego. Do naszego specjalnego lunchu. Co my robimy? I to wam polecam. Jeśli nie macie problem z dostarczeniem białka, a lubicie słodycza, to i chcecie zdrowo jeść, to warto sobie pokroić owoce, do tego jakąś granolę bez cukru, jogurt naturalny wymieszać z białkiem, to wszystko polać i to jest sztos. Nasz ulubiony lunch od jakichś dwóch tygodni, trzech tygodni. Dobra, to jest jakieś nowe, patrz. O, tu mamy, a właśnie, będziemy zaraz spróbować. A, tego musimy spróbować, bo tamte co... To będziemy smakować za chwilę. Możemy polecić, bo... Bo już próbowaliśmy, a teraz będziemy próbować nowych smaków. Tu mamy smak szarlotki i jeszcze jeden będzie smak bardzo fajny. Czekaj, to jest jeszcze... Truskawka, banan. Truskawka i banan, bo tego jeszcze nie próbowaliśmy, a chcieliśmy coś innego. Nie tak bardzo słodkiego. Kolejny solony karmel. Drugi solony karmel, więc to świadczy o tym, jak bardzo lubimy ten smak. O! Teraz to, co
Co Magda chciała spróbować. Tak, ja ci ostatnio mówiłam, że mam ochotę na pączkę. Ogólnie to zaczęło się tak, że powiedziałam właśnie, że mam ochotę na pączka z nadzieniem różanym. A zaczęło się tak, że pojechaliśmy na myjnię i dostaliśmy zapach do samochodu o smaku różanym. O smaku różanym, o zapachu różanym, no dobra. No i wtedy powiedziałam, że tak bardzo chciała pączka z różą sobie zjeść, a że w sierpniu podjęłam wyzwanie i nie jem niczego słodkiego. Czego sama nie zrobisz. Czego sama nie zrobię. A Marcinowi nie chce się robić pączków. Więc... Marcinowi nie chce się robić pączków, to jak weszliśmy na stronę KFD i zobaczyłam, że jest taki smak dostępny, musiałam spróbować i za chwilę też będziemy próbować, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. O, okay. Jeszcze kolejne jakieś nowe. Jeszcze jeden nowy, creme brulee. Nie wiem, czy lubicie, czy nie, ale mamy 4 nowe smaki. Sprawdzimy, kokos. Kolejny kokos. Kokos bardzo lubimy. I rurka z kremem. I druga rurka z kremem, czyli te nasze znane smaki ulubione po 2 opakowania, a te nowa po 1. A co to jest? Próbka kreatyny. A to jest dla ciebie, ja kreatyny nie potrzebuję. No ja kreatyny też nie. No jakoś tam. Nie suplementuję. Jeszcze jestem zbyt... O, to jest coś, co ja chciałem. Marcin chciał zamówić galaretkę i to jest galaretka bez cukru i tłuszczu. 50 porcji, 345 gramów o smaku wiśniowym. Ile ona kosztowała? Ty masz tam cennik? 25 zł. No tu nie ma chyba... A nie, poczekaj. 22,71. 22 zł za galaretkę. Też spróbujemy, ale już pewnie nie teraz. Fajnie, zobaczymy. Może na wieczór. Nie. Będzie ciekawie. Już nie czytam. Teraz kolejny pomysł. Zobaczcie. KFD ostatnio wypuściło nowość. To jest budyń proteinowy o smaku waniliowo-śmietankowym. 468 gramów. Ile on kosztował? 20 zł. 89. 20 zł. No 488. A jest napisane, ile to będzie porcji? Nie ma chyba. Właśnie jak krzyknie się. A, 18 porcji. 18 porcji z takiego opakowania powinno być. Wtedy się moją stronę. A tutaj, do tego. Ja wiedziałam, że to będzie. Coś tutaj się tak tłuste zrobiło. Myślisz, że ale nie, chyba nie pękło nic. I to jest Mr. Muscle. Mieliśmy wcześniej czekoladowy. Biała czekolada, kokos. Chcesz otworzyć? Mam w cytynie łyżeczkę. Masz łyżeczkę. Mhm. A ostatnio jakie zamówiliśmy? Co nam nie smakowało i mamy praktycznie całe pokolenie? Czekoladowe? Czekoladowe? Nie bierzcie tego, jest tak sucha, jest okropne. Nadzieję. Chciałbyś to, trochę to masz rację. Chciałbyś to tylko... No bo ten kokos. No widzisz. Czekaj. Gotowe? Możeczka. Taki dziwny w konsystencji, nie? No wiem, właśnie tak jakby. Widzisz, że to jest dobre. Taka galareta. Jakby się troszkę jakoś, nie wiem. Co? Sfermentowało. Nie, no to tak ma być. Trzeba to wymieszać po prostu. Ten kokos, weź? Mm. Czekolada i ten kokos się rozpuścił na pewno. Masło kokosowe. Ja nie będę tak skromny jak ty, Magda. Trzymaj. Czy ja wiem? Mokuj ci? Na dwa razy. Szał na dwa nie razy, ma, ale... bo ten kokos na końcu, bo biała czekolada na początku jest spoko i potem jak ci to zostaje, to tak ten kokos tak troszeczkę jakby psuł, nie? Daje, no. No zobaczymy. Szał nie ma, ale lepsze niż tamto czekoladowe to zwykle. Nie, no wiadomo, że to nie jest takie suche. Plus na pewno jest lepsze. Kolejna rzecz. Xylitol, fiński. Najlepszy słodzik. No. Erytrytol jest beznadziejny. Erytrytol ma 0 kalorii, ale jest bez sensu. Nam nie smakuje, a ksylitol jak najbardziej i mamy tutaj słodzik, który zawiera aż o 40% mniej kalorii i ma 14 razy niższy indeks glikemiczny, bo aż 8 niezwykły cukier. I ksylitol fajnie się sprawdza do wszelkich wypieków. Nie, polecamy. Ile ten kilogram kosztował? To masło o smaku biała czekolada 36. 36 zł za masło i ono ma kilogram, mi się wydawało. No kilogram. A ksylitol? Ksylitol fiński 29,98. 30 zł za kilogram, 30 zł za kilogram, no spoko. No to
tyle tego jest używamy, że nam starcze, to na kilka no, miesięcy. No chyba, że pieczemy częściej, no to wtedy troszeczkę więcej, ale tak, to jest naprawdę okej. Okay. I teraz nasze lunche dla leniwych, jak nie będziemy mieli czasu, a będziemy chcieli coś zjeść i żeby to było zdrowe, plus miało mniej kalorii, to są szybkie obiadki. I jeden taki obiadek kosztuje 9 albo 8 zł, jeśli się nie mylę. No, to były właśnie jakoś, 8,90 albo chyba kosztowały. 9 zł? Jedna porcja ma 324 kalorie. To nie wiem, czy to są ceny netto, to czy zależy brutto, ale od... to jest no, chyba netto to są ceny. No około 9 zł. 9 zł. I to zależy właśnie od smaku, ile ma kalorii, ale nie przekraczają one chyba 400 kalorii, jeśli się nie mylę. I mamy tak, szybki obiadek, kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem i warzywami. Próbowaliśmy, dobre, więc ponownie kupiliśmy. Kolejne, jakie masz? Kurczak w sosie myśliwskim z kaszą, bulgur i warzywami. A, bo my po dwa razy wszystko chyba wzięliśmy. No, niektóre cztery. Kurczak w sosie pieczarkowym z ryżem i marchewką. W sosie curry z ryżem i warzywami. To. Słodko kwaśne curry, sos pieczarkowy i myśliwski. To mamy wszystko po dwa razy i nie wiem, czy masz jeszcze coś innego. Masz to samo, to było. To wszystko, jeśli chodzi o unboxing. Spróbujemy na pewno kłodek z kremem. Pączek z różą. I szarlotkowe chcesz spróbować? A ty pozostań na kiedyś indziej. No i jedzie z unboxing. Na żywo. Pokaż. No. I tutaj już się boję, bo jak otwieracie ten puder, to też wszędzie leci. Także nie pobryć mi tutaj, nie zrób no proszę cię. Nie mam wagi. Czyli się wagę? Nie, no na oko. Na oko to wiesz. Ci kati galaretki. Będziemy próbować. Galaretkę, okay, mamy damy. Pudyń. Okay. Deczko? Wszystko mamy. Ładnie pachnie. Daj mi wychodzi. Tutaj odżywkę, mamy mleko. Szarlotki. A Maciej będzie nasadzał nam smak szarlotkowy. Ja troszkę pomieszam, zobaczymy jak to będzie. Ty próbuj swoje, ja będę próbować swoje. A to się zamienimy. No, dlaczego? Cheers. Dziwnie. Pokaż. Jak? Tak. Cytryna? Jabłkowo, tak. Dobra. Zielone jabłuszko. Moje nie jest za dobre. Może do jogurtu będzie lepsze. Tak strasznie różą wali. No to całkiem niezłe. Tylko, że jabłko, smak jabłkowy, ale z mlekiem, to takie... Przygotuj się na to. Nie, ale to jest całkiem niezłe. Jak perfumy jakieś takie... Może z jogurtem będzie lepsze. Nie? Nie sądzisz? To można sobie od czasu do czasu smakować. Lepsze. Ty już będę jakąś kawę. To na pewno polecamy solony karmel. Na pewno polecamy kokos. Ale nie. I różka z kremem. Pączka z różą i szarlotkę sobie darujcie, chyba że naprawdę lubicie takie bardzo, bardzo słodkie smaki i takie... Kwaskowe w sumie bardziej są. I kwaskowe, no. Dla mnie to strasznie słodkie jest. Kwaskowe. Słodka to jest różka z kremem. To jest... Słodko-kwaśne? Takim kwaskowym. Trzeba popić. Co trzeba jeszcze te dwa posmakować? Próbujemy. Będzie jeszcze te smaku... tego chcesz? Bananowo-truskawkowy? Te chcesz spróbować? No chociaż ten taki będzie... No możemy czyli posmakować. Czyli to spróbować krem brule. Możemy posmakować. No to dawaj. Jeszcze tam. Jeszcze bananowo-truskawkowy spróbujemy. Tylko nasypię małą porcję. No. Mam taką malutką tylko do spróbowania. A potem Macia wszystko umie. Kto? Marta. No, kto inny? Dzisiaj jest mój dzień gotowania, niestety. Smuteczek.
Gotowy? Chyba tak. No, smak. Dobra, zobaczymy. Pierwsza. Zdrowie. Mój taki zła. No i dobra. Tylko, że to bardziej tak do... No wypicie, jak guma. Mhm. Takie. Lepsze niż tamte poprzednie. Lepsze niż te dwa poprzednie, ale gorsze od tych trzech. Mhm. Naszych ulubionych. No. Nie jest najgorsza. Na pewno lepiej niż pączek z różą. Robiliśmy te smaku, dostałam creme brulee, dlatego go nie będziemy smakować dzisiaj, tego nie otwieramy na razie. Więc mam nadzieję, że wam się ten unboxing haul podobał. I te smaku. Damy znać w opisie, jak smakował creme brulee smakował. I na pewno gdzieś tam we vlogu wam powiem, jak smakuje ten budyń i galaretka i czy warto, i czy to się opłaca, i czy jest dobre, i czy to zjemy. I tak, piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Dziękujemy Marcinowi za jego gościnne tutaj, gościnne pojawienie się. Cała przyjemność po w filmie. Miejmy nadzieję, że jeszcze wystąpi. Dawajcie kciuki w górę, jeśli wam się podobało. Dziękujemy za oglądanie. Chcesz coś dodać? Nie, w sumie. No mów. W sumie to nie. Nie. No mów. Ty chciałeś powiedzieć, mów. Cóż. Za chwilę. No, to... Nie, wypij sobie. Ja wypiję sobie pączka z różą. Dobra, to dziękujemy bardzo, trzymajcie się i pamiętaj się ładnie, a nie? Pa. I do zobaczenia w naszych kolejnych filmach, w moich kolejnych filmach. Może Marcin czasami się pojawi. No, jeśli... To wszystko, to nie ode mnie zależy. A od kogo? Ode mnie? Od nich. A dlaczego? No, jak im się spodoba, no to będę się myślał, jak nie, to... No. Także dawajcie kciuki w górę, jeśli wam się podobało, to macie czasu do czasu, tak też się pojawi. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa!